Budowa ponad dwukilometrowego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 1077S na odcinku Cegielnia-Kuchary to tylko jedno z zadań, jakie zrealizowano w ostatnim czasie dzięki współpracy częstochowskiego starostwa z gminą Mstów przy dofinansowaniu z rządowego programu inwestycji strategicznych. Wybudowanie chodnika w znaczący sposób podniosło bezpieczeństwo ruchu drogowego, a szczególnie jego pieszych użytkowników korzystających na co dzień z tej drogi. To kolejny przykład dowodzący, jak umiejętność dialogu i współpracy przekłada się na korzyści dla wszystkich. Gmina Mstów jest bardzo otwartym samorządem, dość takim bezpiecznym, przewidywalnym, bo wiem, że tam zawsze, jeśli ktoś miał zadłużenia, to w gminie Mstów było najmniejsze. Na każdy nasz apel, na każdą prośbę gmina Mstów odpowiada i pan wójt, i pan przewodniczący, więc ja sobie taką współpracę bardzo cenię. Bardzo dobrze nam się współpracuje z powiatem częstochowskim, zarządem powiatu. Mieszkańców nie interesuje, czy to jest droga gminna, czy powiatowa, natomiast interesuje efekt końcowy, czyli dobrze wykonana nakładka, dobra droga. I tak jak żeśmy wspomnieli, razem można więcej. Tutaj muszę naprawdę pochwalić pana starostę Krzysztofa Smele, cały zarząd powiatu, bo kilka bardzo ważnych odcinków drogowych zostało wykonanych w tej i w poprzedniej kadencji, a w planach mamy kolejne. Kolejny wymierny efekt współpracy samorządów powiatowego i mstowskiego to przebudowa drogi powiatowej na odcinku Rzeżęczyce-Skrzydlów-Krasice. Przebudowana droga ma bezpośrednie połączenie z drogą krajową DK91 w gminie Kłomnice oraz z drogą wojewódzką DW786 w Mokrzeszy. Przed realizacją prac droga posiadała nawierzchnię bitumiczną z licznymi ubytkami, spękaniami oraz przełomami. Długość odcinka to prawie 8 km, z czego 4,5 przypada na gminę Kłomnice, reszta na gminę Mstów. W ramach zadania w Krasicach powstał nowy chodnik. Całkowity koszt inwestycji to 17 700 000 zł, z czego prawie 14 pozyskano z rządowego programu inwestycji strategicznych. Droga Krasice-Rzeżęczyce to jedna z największych inwestycji, jaką udało się zrealizować na terenie gminy Mstów w ostatnich latach, a na pewno największa, jeśli chodzi o Krasice. Jest to bardzo duża inwestycja, współfinansowana przez gminę. Dzięki bardzo dobrej współpracy z zarządem powiatu, z wójtem gminy Mstów udało się zrealizować, bo droga była w fatalnym stanie. W tym momencie mamy bardzo duży odcinek pięknej drogi, ale nie chodzi tutaj tylko o wizualizację, przede wszystkim o bezpieczeństwo, o komfort mieszkańców. Komfort kierowców i bezpieczeństwo pieszych to największe atuty kolejnego z zadań na drogach powiatowych realizowanych przy współudziale gminy Mstów. Tym razem chodzi o modernizację drogi powiatowej 1038S w Małusach Wielkich, gdzie pojawiła się nowa nakładka oraz chodnik. Mieszkańcy, no i oczywiście my tutaj wszyscy razem z sołtysem jesteśmy bardzo zadowoleni z tej inwestycji. Gmina, jak to zwykle bywa w tych inwestycjach powiatowych, partycypowała w kosztach. Także tu chciałbym też podziękować radnym gminnym, że dostrzegają te problemy tych mniejszych miejscowości i przeznaczają środki na takie inwestycje. Współpraca gminy Mstów i powiatu częstochowskiego, mająca na celu prowadzenie wspólnej polityki rozwoju opartej o wspólne potrzeby, to bez wątpienia przykład działań mających na celu przede wszystkim dobro wszystkich mieszkańców.